W dzisiejszym odcinku zapraszam do obejrzenia materiału z pierwszej edycji Szkolnego Przeglądu Talentów, który odbył się z okazji pierwszego dnia wiosny. Czekaliśmy na nią długo, ale wreszcie jest. Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić Was na niecodzienny program. Witamy wszystkich serdecznie! Na pierwszym i jedynym w swoim rodzaju Szkolnym Przeglądzie Talentów. Wiemy nie od dziś, ale o tym, jak bardzo przekonacie się dzisiaj. Z okazji pierwszego dnia wiosny, Międzynarodowego Dnia Ziemi, zorganizowany w czasie w szkolnym konkurs plastyczny z cyklu Mam Talent pod tytułem Las Blisko Nas. Główną nagrodę zdobył Wojtek Balania. Zanim na scenie pojawią się nasi wspaniali uczestnicy, poznajmy naszych gwiazd. Pan Tadeusz, przewodniczący naszego komitetu. Pan Jerzy Niemczyk, doskonały polonista. Oraz nasza niezastąpiona w swoim rodzaju Aleksandra Helunia, przewodnicząca. Patrycja Tabin, laureatka pierwszej edycji Szkolnego Przeglądu Talentów. Patrycjo, lubisz śpiewać? Tak, bardzo. Śpiewanie to moja pasja. Chciałabym zostać piosenkarką. Kto Cię zachęcił do występu w Szkolnym Przeglądzie Talentów? Moja pani wychowawczyni, pani Dorota. Bardzo jej dziękuję. A od jak dawna śpiewasz? Odkąd rodzice kupili mi mikrofon i wieżę. A czym kierowałaś się, wybierając piosenkę? Lubię szybkie, rytmiczne, wpadające w ucho piosenki, a taka właśnie była. A teraz zobaczmy Twój występ. Oczywiście, wszyscy byli super. Dziękuję za rozmowę, gratuluję udanego występu i życzę dalszych sukcesów. Patrycja Czop, laureatka pierwszego Szkolnego Przeglądu Talentów. Od kiedy interesujesz się gimnastyką artystyczną? Gimnastyką artystyczną interesuję się od 2 lat, a na zajęcia z gimnastyki artystycznej uczęszczam od roku. Dlaczego akurat gimnastyka? Dlaczego akurat wybrałaś to?
Zaczęło się od tego, jak obejrzałam pierwszy film o gimnastyce. Bardzo mnie to zainteresowało i zaczęłam robić najłatwiejsze ćwiczenia, kiedy... Figury, które pokazałaś na występie, wydają się niesamowicie trudne. To na pewno musi wymagać wielu wyrzeczeń. Jak wiele czasu musisz poświęcać na trenowanie? Dziennie około pół godziny. Zazwyczaj, jeżeli mam spędzić ten czas przed komputerem. Sama przygotowywałaś się do Twojego występu, czy może ktoś Ci w tym pomagał? Przygotowałam swój układ sama, jednakże bardzo wspierała mnie pani Liliana Dziki. Twoja forma fizyczna dla wielu ludzi jest po prostu nie do pomyślenia. Skąd bierzesz do tego motywację, żeby to wciąż trenować? Myślę, że to, co już umiem, to dla mnie za mało. Dążę do tego, aby osiągnąć więcej. Masz może jakieś plany na przyszłość związane z gimnastyką? Zastanawiam się nad szkołą sportową po ukończeniu gimnazjum. Jak podobały Ci się występy innych uczestników? Bardzo mi się podobały. Na pewno wszystkie występy wymagały wiele pracy, ale najbardziej podobał mi się występ Patrycji Dawid. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
pytanie.